Cześć, z tej strony Marcin Asiński. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Fotonews. W tym tygodniu pojawiło się naprawdę kilka fajnych informacji. No i zaczynamy od newsów. Pierwsza z nich dotyczy Canona EOS R5. Mianowicie w tym tygodniu odbyła się konferencja Canona, na której Canon opowiedział o swoim nowym bezlusterkowcu. Zapowiedzieli, że to ma być... Najbardziej rewolucyjny sprzęt kanona od czasów pojawienia się Canona 5D Mark II. Przedstawili też kilka bardzo ważnych informacji o specyfikacji nowego aparatu. Głównie chodzi tutaj, tak naprawdę, o wideo. A mianowicie, aparat ma ten posiadać 8K w 30 klatkach jako wideo RAW. czyli yy, mamy tak naprawdę wideo-row. No ci, co, ci, co się zajmują wideo, wiedzą o co chodzi. To jest taki odpowiednik jakby rawów w zdjęciach, to jest to odpowiednik wideo, natomiast 8K w 30 klatkach, no masakra pod względem takim, że będzie trzeba mieć naprawdę niesamowity sprzęt, niesamowicie mocny sprzęt, żeby to obsłużyło, ale jak najbardziej takie rzeczy są i to jest coś niesamowitego, że w takim aparacie będzie taka funkcjonalność, która jest naprawdę w Kamerach najwyższej klasy. Możemy też nagrywać normalnie o 8K w 30 klatkach. 4K możemy nagrywać, w uwaga, 120 klatkach na sekundę. No to jest naprawdę, naprawdę niesamowity wynik. Po HDMI możemy podłączyć urządzenia zewnętrzne, które będzie działało w 4K w 60 klatkach. To jest też naprawdę świetna informacja. 8K i 4K będziemy mieli bez kropa, czyli będziemy mieli szczytywany. Nasz obraz, nasze wideo z całej matrycy. Będzie również dual pixel, autofocus dual pixel przy nagrywaniu w 8K i 4K. Silog będzie również w 8K i 4K, czyli też fajna informacja. Będziemy mogli korzystać z tych profili. Aparat ma też posiadać pięcioosiową stabilizację, działającą również ze stabilizacją w obiektywach. No i nareszcie będziemy mieli dwa sloty karty pamięci, w tym jeden CFexpress i jeden SD-UHS-II. Ta specyfikacja naprawdę robi wrażenie najbardziej na osobach, które zajmują się wideo. Takich specyfikacji, uwaga, nie mogą się powstydzić nawet kamery za kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Kamery, naprawdę profesjonalne kamery, a będziemy to mieli w aparacie. No to jest niesamowite i tego typu premier oczekujemy, natomiast... Yy, co na to Sony, co na to Nikon? No, zobaczymy. Myślę, że to jest też dobra informacja, ponieważ będą musieli się trochę postarać. Druga informacja dotyczy Samyanga, a mianowicie Samyang przedstawił nam nowy portretowy obiektyw Samyang AF 75 mm F18FE. Ma być to obiektyw pod mocowanie Sony FE. Ma być lekki, poręczny i uwaga, ma posiadać konfigurowalny ring, co nie jest popularne w obiektywach pozostałych marek. Robiących obiektywy pod Sony, Jego waga to 230 gram. Rozmiar filtra to 58 mm. Ma 10 elementów w 9 grupach. Minimalna odległość ostrzenia to 69 cm. Ma posiadać 9 listkową przysłonę. Ma mieć też cichy i precyzyjny system autofokusa. Ring ten może zmieniać wartości przysłona w przyszłości w nowych firmware'ach. Ten ring będzie najprawdopodobniej zmieniać też ISO czy czas migawki, to będzie już do wybrania. Nie znamy jeszcze, niestety, ceny tego obiektywu. To jest myślę, że fajna opcja. Coraz więcej mamy obiektywów pod mocowanie FE. Ja się z tego oczywiście cieszę, ponieważ mamy naprawdę duży wybór i mamy to, co już mówiłem w zeszłym tygodniu. I mamy coraz tańsze też obiektywy, na co dużo osób narzekało, że nie ma tych tanich obiektywów, ale są. I można naprawdę od Samyangów yy, przez Tamrony, Sigmy i, i, i naprawdę wiele, wiele innych marek, które robią, wybrać sobie, wybierać spośród nich i to jest naprawdę fajna opcja dla nas. Następna informacja dotyczy również obiektywu, a mianowicie firma LensBaby zaprezentowała swój nowy obiektyw Velvet 28 mm F25. Ma być to obiektyw pod lustrzanki i bez bezlusterkowce. Cechuje się specyficznym obrazem, jaki generuje LensBaby, jakby słynie z tego typu obiektywów. Jest to tak naprawdę obiektyw efektowy. Daje nam efekt takiego glow, e, poświaty, co możecie zobaczyć teraz na zdjęciach. Posiada on 8 elementów w 7 grupach. 12-listkową przysłonę. Zakres przysłony jest od 2,5 do 22. Przy niskiej przysłonie efekt glow jest mocny niż przy wyższych wartościach przysłony, gdzie obraz staje się ostrzejszy. Wersja większa obiektywu jest pod bezlusterkowce, a mniejsza pod lustrzanki. No, znamy to jakby z nienatywnych, ale z tych wersji SIGM, gdzie tak naprawdę, jak mówię, te tyłki były dospawane dosłownie do obiektywów. Dopiero jak później powstały natywne SIGMY, to wtedy ten problem jakby zniknął i stały się one mniejsze. I tutaj podejrzewam, że może być trochę też w tą stronę, że najpierw powstał obiektyw pod lustrzanki i następnie przerobiony na bezlusterkowce. I jego waga to 471 gram dla lustrzanek, około i 594 dla bezlusterkowców. Ostatnia informacja na dzisiaj dotyczy Sony, a mianowicie Sony opatentował obiektyw wieloobiektywowy. Jak to brzmi? No właśnie, ale to myślę, że jest dość daleka przyszłość. A mianowicie pojawił się bardzo fajny patent, bardzo futurystyczny i zapewne on szybko się nie pojawi. Ma to być obiektyw, w którym będą znajdować się w środku małe obiektywy. Dzięki temu będzie możliwe ustawienie ostrości po zrobieniu zdjęcia. Jak dobrze pamiętacie. W ostatnich odcinkach mówiłem o obiektywie, który oferował coś podobnego, tylko w zupełnie inny sposób. Tutaj mamy pomysł od sony. Aparat dzięki takiemu zabiegowi ma stworzyć mapę głębi ostrości, która potem pozwoli nam ustalać ostrość po zrobieniu zdjęcia. To będzie wymagało zdecydowanie nowszego sprzętu niż mamy obecnie, ze znacznie, ale to znacznie większą mocą obliczeniową więc to raczej jest tak naprawdę nuta przyszłości niż realny plan na przyszłe lata. Ale myślę, że to jest no, raczej ciekawostka. Zobaczymy, czy będzie nam fotografia szła w tą stronę, że będzie nam aż tak bardzo ułatwiać. Już bez nam dużo ułatwiają, a bardzo możliwe, że takie ułatwienia też się pojawią, gdzie po prostu będziemy mogli zrobić zdjęcie. chociaż nie wiem, czy to jest naprawdę taka fajna rzecz, gdzie po prostu cykniemy byle jak, i później możemy tak naprawdę wszystko sobie sami ustalić. No, myślę, że z drugiej strony, myślę, że to dla osób, które nie znają się za bardzo na technikaliach, będzie umożliwiało robić naprawdę yy, fajne zdjęcia. To byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. E, ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, dawania łapek w górę i do dołączenia do patronów, dzięki którym mogą powstawać właśnie takie odcinki. Ja Wam dziękuję. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.